Niedawno zamieszkałem w tym domku razem z rodziną z FNAF-a. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę wam ten domek. Zobaczycie, co się pozmieniało. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie wiem, no całkiem nie jest źle z tą rodzinką. Powiem wam szczerze, że oni tutaj się mną opiekują. Powiem wam szczerze, że wygląda to całkiem spoko. Pamiętajcie, widzowie, o subskrypcji kanału. Wbijamy 800 tysięcy subów, więc każdy niech zasubskrybuje, a ja lecę do tego domku, pokażę wam dokładnie, co tam jest, co się pozmieniało, jak to wszystko wygląda. No, powiem wam, że animatroniki nie mieszczą się w tych drzwiach, musiały zniszczyć tutaj wysoko, tutaj wy widzicie, o, bo one się nie mieszczą po prostu. Dobra, tutaj kto tu był? Sandrop? Sandrop? Nie ma Sandropa? Halo, Sandrop, okej, okay, a Mundrop, zobaczmy, czy Mundrop mieszka. O, nie ma Mundropa, wszyscy wyszli. Dobra, ale może Freddy jest, Freddy. Freddy'ego też nie ma, widzowie, no jest problem. Ej, wszyscy gdzieś wyszli. Tutaj mamy, Roxy była, Roxy nie ma, też nie ma. Ej, no gdzie oni się wszyscy podzieli? No to już jest normalnie dziwne. Dobra, a tutaj Chica. Chiki też nie ma, widzowie, gdzie oni się wszyscy podzieli? Może Monty? Monty jest, został, widzowie, on tutaj siedzi, zobaczcie na niego. Monty, o, patrzcie, on wybiegł za mną, słuchajcie, Monty za mną wybiegł, nie, proszę cię, bro, Monty, zostaw mnie, nie ruszaj, czemu mnie za mną biegniesz? Ale widzowie, jest problem, ponieważ zobaczcie na to. Mamy tutaj jakieś dziwne pomieszczenie. Z chęcią bym do niego zajrzał, tylko nie wiem, co tam na mnie czeka. Obejdźmy może dookoła, sprawdźmy, co jest z drugiej strony. Z chęcią bym się dowiedział, tylko o, ej, ten gostek przyszedł, można z nim pohandlować. No dobra, przejdźmy z drugiej strony. Ej, ktoś tu budował nieźle jakieś budowle, ty, patrz, cyk, dobra. Wow, jakiś witraż, ty, to jest normalnie jakieś arcydzieło, patrzcie na to, jakieś trójkąty, normalnie nieźle. Dobra, zajrzyjmy do środka, mam nadzieję, że tam nikogo nie ma, bo powiem szczerze, że się trochę stresuję, żeby tutaj zaglądać, tym bardziej, że tutaj nie ma okien, tylko są, ale wysoko. Monty, właśnie, pisaliście mi, że on się nazywa Monty, Montgomery, okej, Montgomery i on tam jest, okej. Ale czy ktoś tu chodzi? Cicho, posłuchajmy. Ktoś tam stawia bloki. Okej, dobra, uwaga, otwieramy. O, wow, otworzyłem. Co to? Freddy tam chodzi. O, Freddy mnie nie może zauważyć, bo jak zobaczy, że opuściłem dom, to może się na mnie zdenerwować. O, ej, coś tutaj zbudował. Co to za miejsce? Wow, dobra, zamknijmy drzwi, żeby nie było problemu. Ty, co to jest? Wow, ej. Czy ja mogę tutaj wsadzić, zobaczcie na to, czy ja mogę tu wsadzić jakoś dirta? Ej, dirta, patrz, dobra, wsadzę tutaj. Ty, nie mam dirta, patrzcie, on jest tutaj, jakiś dziwny, ty. O, dziwny, normalnie tutaj jakiś, o, Freddy, cześć Freddy, spokojnie. Chciałem tylko zobaczyć, co to za miejsce. Nie denerwuj się na mnie, że opuściłem nasz domek. Okej, patrzcie, coś tu pisze. Witaj, synu? Jaki synu? Co ty wygadujesz? Jaki synu? Ja nie jestem twoim synem. Jestem Matronerito, twój kumpel, ziom. Ogar. Wow, patrzcie, jakie plakaty tutaj Freddy'ego z jakimiś kablami. Wow, Freddy wygląda przerażająco. A to kto to jest? To jest... Bonnie, okej. Tutaj mamy Chicę, tylko starą, słuchajcie, z taką z poprzednich wersji. Wow, tutaj plakaty, Freddy tak samo ustawiony, wow, ale żeś był wtedy młody, Freddy, teraz wyglądasz dużo, dużo lepiej. Dobra, coś on napisał, widzowie, coś tutaj napisał, ciekawe jestem. Czekaj, adoptowałem cię przecież, jak mnie adoptowałeś, ja jestem twoim kumplem, weź ogar. Czekaj, to nie może tak być, halo, Freddy, kolego, ty jesteś mój ziomek, a nie tatą. Co on mi daje, maskę jakąś? Ej, dobra, ty, dobra, zamienię się w Freddy'ego, jak nałożę maskę. O, widzowie, on mi kazał nałożyć maskę i no właśnie to zrobiłem, ubierz to. Ty, patrzcie, trampolina, normalnie można sobie skakać, patrzcie, pyk. Freddy, dawaj, dołącz do mnie, poskaczemy razem, chodź, patrz, wow, jakie wysokie wyskoki, wow, Freddy, chodź, dawaj do mnie.
Dobra, nie wiem ty, co on tutaj robi, ale patrzcie, co to takiego jest? O, Freddy dołączył, spoko, dawaj poskaczemy, patrz. Freddy, wow, widzisz? No, powiem wam szczerze, że jak on mnie tutaj zaadoptował, to od razu zrobił sobie jakąś trampolinę, żebyśmy mogli poskakać. A teraz uwaga, skok! 3, 2, 1, skok! Puh! Okej, udało się. Freddy, prawie mi na głowę skoczyłeś, jesteś mega ciężki, więc uważaj. Co to jest? Patrzcie, jakąś kolację przygotowali. O, Freddy, ale żeś tutaj wymyślił. Widzowie, zobaczcie. Mamy tu komputerki z tym wentylatorkiem. Wow, naprawdę sporo rzeczy fajnych. I tu jakieś głośniki, można muzyki posłuchać. Mamy również stoliki tutaj z tej strony, ale jakieś pobagowane. Dobra, Freddy, słuchaj, ja siadam, możemy coś... Wow, a tu co tu jest? Co, jakaś szklarnia? Patrzcie, tam jest jakieś wejście. Trzeba by było sprawdzić. Tylko, co to jest? Nie gadaj, ja nie chcę być Freddym. Słuchajcie, widzowie... Freddy zamienił mnie w Freddy'ego, ale takiego starego Freddy'ego. Okej, czyli co? Jestem jednym z was, tak? Wow, zobaczcie, mogę sobie inną maskę nałożyć. Wow, ta wygląda jeszcze lepiej. Wow, a Freddy, a tutaj co jest? Czekaj, co tutaj jest? Nie mogę tam wejść? Weź, ja chcę, posuń się, przesuń się. Co on tu robi? Patrzcie, zamurowuje. On nie chce, żebym tam wszedł. Co tam takiego jest? Możesz mi to powiedzieć? Patrzcie, piszę tabliczkę. Tam nic nie ma. Jak to nic nie ma? Weź, ja chcę tam wejść. Proszę cię, Freddy. Śmieć capnął. Oż ty, a to chociaż powiedz, co tam jest, jak żeś mnie to tak uderzył, no. Halo, poczekaj, patrzcie, napisze. On coś pisze. Co on tam wypisuje? Tabliczkę? Tam jest twoja mama. Co? Jaka mama? Co ty wygadujesz? Halo? Freddy, czy ty normalnie zwariowałeś, czy co? Tam jest moja mama? Nie no, widzowie, to jest po prostu dziwna jakaś akcja. Dobra, słuchajcie, schowam tą maskę tutaj. Śpi teraz, więc jej nie obudź. Wow, kim jest moja mama? Ej, widzowie, naprawdę zostałem adoptowany przez animatroniki. Freddy, dobra, ja wychodzę stąd, na razie, trzymaj się. Elo, ja wychodzę, zobaczcie. Nie chcę mieć z nimi do czynienia, nie chcę, bo widzicie, co oni mi robią? Serio, oni mnie ubrali we FNAF-a. Freddy'ego, zwykłego Freddy'ego, ja nie chcę tutaj... Ej, co on mi tam rzucił? Ej, rzucił mi coś? Jedzonko! Freddy, serio? Tata, okej. Ej, co on wyprawia? Nie wiem dlaczego, ale on chyba chce, żebyśmy zrobili ucztę. Wow, kolejną maskę mi daje. No dobra, ty, to dawaj, ja tą maskę sobie nałożę. Okej, Freddy, tato w sumie, okej, dobra, to masz tutaj. Chodź, idziemy sobie, usiądziemy elegancko. Zobacz, tutaj możemy sobie usiąść. Cyk, ja siadam, czekaj, czy te krzesła działają? Halo? Chyba nie. O, dobra, to usiądźmy tutaj, zobacz. O, tutaj sobie usiądę, ty sobie z drugiej strony możesz usiąść. I pogadajmy, popowiadajmy sobie, jak dzionek minął. Masz tu króliki, proszę bardzo. Proszę bardzo, jeszcze więcej królików. Możemy się tu podzielić elegancko. O, tak, zbieraj sobie na spokojnie. No, dobra. Ej, on nie wziął wszystkich królików. Co tu pisze? Synek. Dobra, co synek, co tata? Co ty tam chcesz? Uwaga. Ja muszę iść. Ale dokąd? Gdzie ty zmierzasz? Freddy, tata. Tata Freddy. Gdzie ty chcesz iść? Zobaczcie, on upoluje nam jedzenie. Okej, on będzie polował nam jedzenie. Widzowie, zostawiajcie łapę. Wow, co on robi? Wow. On chce nam upolować jakieś jedzonko. Dobra. Tata Freddy, trzymaj się. Pa, pa. O, widzowie. To wiecie, co czas zrobić. W tym momencie muszę otworzyć te drzwi. Zobaczymy, jak wygląda moja mama. Widzowie, to będzie śmieszne albo straszne, sam do końca nie wiem. Więc widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję. Ja tam wchodzę, zobaczymy, co na mnie czeka po drugiej stronie. Jestem bardzo i to bardzo ciekaw. Rozwalę to. Chica? Serio, Chica, jesteś mama? Cześć, Chica. Okej, nie, spokojnie, nie podchodź do mnie. Tu Freddy dopiero był. Ja już jestem najedzony. Serio?
To moja mama. O nie, synek. Dobra, teraz Chica do mnie mówi: synek, obudziłeś się? Co oni wszyscy powariowali? Serio, ja jestem waszym kumplem. Zamieszkałem z wami po to, żeby być z wami, a nie żebyście mi tutaj robili rodzinkę. Halo. O nie. No, Chica. Dobra, w takim razie ja chyba po prostu ucieknę, widzowie. Ja chyba... Cicho, nic nie mówię. Słuchajcie, ja muszę chyba uciec, bo po prostu ja tutaj nie wytrzymam normalnie. Jak oni chcą sobie ze mną robić takie cuda... Okej, synek, obudziłeś mnie. O nie, obudziłem ją. Nie, Chica, nie, proszę, nie muruj. Dobra, o, muszę się schylić. O, nie dam rady przejść, co to za blok? O, udało się, dobra, zwiewam stąd, widzowie. Nie, ja stąd spadam, nie mogę dopuścić tego. O, Chica, proszę cię, nie rób mi nic złego. Dobra, czekajcie, tą wełnę wyrzucę. Chiki nie ma, także taki jest plus. Wow, naprawdę, powiem wam szczerze, jestem mega zadowolony. Okej. Widzowie, mam problem. Gonią mnie dwa creepery, okej, dobra. Co to jest? Jest jakaś jaskinia? Dobra, o nie, one tu lecą. O, gdzie tu jest wyjście? Czekaj, dobra, szybko ucieknę im. O nie, tu są blisko. Widzowie, mam problem, patrzcie, one już są 2 metry ode mnie. Chica wbiła. Wow, Chica. Baba? Baba, uratowałaś mnie. Wow, no to nieźle, wszystko okej. Tak, udało ci się. Uratowałaś mnie przed 2 creeperami, nawet nie miałem czym się bić. Albo, no po prostu mogłem tabliczkami uderzać. O nie, dobra, zjedzmy sobie rabita. O tak, od razu lepiej, widzowie, zobaczcie na to. Dobra, co to jest, woda? Dobra, to ja się pokąpię, mama, zobacz. O, tu, o, patrz, umiem pływać. Wow, nie umiem wypłynąć, ratunku. O, dobra, baba, co ona robi? Wyrzuca mnie, patrzcie. O, na brzeg, udało mi się. O, mama, ty naprawdę jesteś taka? Ho, dobra, to ja sobie się tutaj przejdę. Wow, jaka dziura. Niebezpiecznie by było, jakbym tam wpadł. To wiesz, można tutaj skręcić kostkę czy coś. A chcę przejść na drugą stronę, mama. O, dobra, patrzcie. I czy dostanę obrażenia? Uwaga. 3, o, nawet mi robi przejście, patrzcie. Wow, jest niesamowita. Dobra. O, widzicie? Patrzcie, jak ona się mną opiekuje. No to co, idziemy dalej. Chodź, Chica, pokażę ci coś jeszcze. O, na przykład, co by tutaj zrobić? Tutaj jest bardzo wysoko. Nie mogło coś by mi się stać, jakbym tam skoczył na dół, co? Na sam dół. O, patrzcie, o, jak ona reaguje, patrzcie, od razu... Slime bloki? Dobra, ej, to co, skaczemy, widzowie? Skaczmy, uwaga, zostawiajcie łapy w górę oraz subskrypcję, a ja skaczę. Okej. To było bezpieczne, widzowie, bezpieczne lądowanie, kozacko. No dobra, to co, lecimy może dalej? Chodź, Chica, dawaj, idziemy. Może by tak, nie wiem, na przykład. Jest tutaj ogień. Chica, mamy to, zobacz. Co by mi się stało, jakbym wszedł w ten ogień, widzowie? Patrzcie, ono gasi. Ale to nic, jeszcze jest lawa. Lawy już nie ma, patrz, jak ona mnie broni. Jest bardzo dla mnie taka, wiecie, no, uczynna. Okej, idziemy dalej, słuchajcie. Może znajdziemy coś jeszcze szybko w tamtą stronę. Zróbmy tak, żeby zobaczyć, czy ona naprawdę chce mną się opiekować. Bo ja do końca nie wiem. O, tutaj, jagódki. Jagódki bolą. Widzicie, ona od razu wszystko rozwala. Mamy jakąś wioskę i tam jakiś hunters? Co to jest? Ej, widzowie, mamy kogoś. Hunters. Kto to jest hunters? Nie wiem. Widzowie, mamy tu jakiegoś gościa. Jagódki balą biją. Co to było? Co to za jakieś dziwactwa? Patrzcie, ona rozwala wszystkich. Co ty robisz? Pokonała ludzi. Wow, dobra, idziemy dalej, słuchajcie, szukajmy dalej. O, ognisko, wskoczmy do ogniska. To będzie mocne. Tak jest, Chica, teraz to już na pewno mi...
O, trochę przesadziłem, bo ona mi gdzieś zgubiłem ją. O, dobra, wskakuję do ognia. Ugasiła wodą. Portal! Widzowie, wchodzimy do portalu, do Netheru. Tak jest, o, tutaj, patrzcie, bloki mam. Boli. Piecze, ała, cika. Udało ci się, brawo. Ej, ale co to jest? Ja miałem expo... Wow, jakieś spodenki kozackie, zobaczcie, ja sobie to wszystko wezmę. Ej, czy tu wcześniej nie było portalu? Czy ty zniszczyłaś portal? O jacie, myślałem, że wejdę do Netheru, ona zniszczyła. Widzowie, jak widzicie, naprawdę zostałem zaadoptowany przez postacie z FNAF-a. Naprawdę, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. O, jest psiaczek, a masz ty. Patrzcie, o, pies mnie goni. O ty, patrzcie, jaki gagatek, o, jaki cwaniak. O, wow, patrzcie, jak bije mnie mocno. Cika, ratuj, ratunku, piesek mnie goni. Co? Serio zrobiłaś to? Nie. Dobra, widzowie, powiem wam szczerze, że nie wiem, co mam robić w tym momencie. Wracam do domku. Jak widzicie, postacie z mną się zaopiekowały. Są wesołe, szczęśliwe. Drodzy widzowie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się gorąco, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!